Proszę Państwa, halo, to jest podcast. Witamy w bliskich spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. I o Kevinie Baconie. Proszę nas nie pozywać, panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię sześciu stopni. Prowadzące: Justyna, Paulina oraz Gosia. Obdarzone wybitnym poczuciem humoru studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o Królu z 2019 roku, ale jest to dość nietypowy odcinek, ponieważ Justynki w nim nie ma. Ponieważ Justynka jest na festiwalu w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek. Nie wiadomo, kiedy ten odcinek się pojawi, ale tak, no... No w momencie nagrywania, gadać. Tak. Tak, będziemy z Gosią gadać o Królu, którego chyba tak jest najbardziej rozpoznawalne przez to, że gra w nim Timothée Chalamet, który ma fryzurę na garnek. Czy w ogóle, ja nie wiem, a ta fryzura jest jak jakiś, nie wiem, muchomor. Tak, ale mam tak. Nadzieję, że porozmawiamy o niej dłużej potem. Tak. I ten film wyreżyserował... Właściwie to jest taka australijska produkcja. Wyreżyserował go David Michaud. Nie wiem, jak się czyta jego nazwisko. Też się nad tym zastanawiałam, ale... Może Michaud? Nie wiem. Ale tak, i on reżyserował australijskie filmy, takie w sumie dość dobrze znane, jak na przykład Królestwo Zwierząt albo The Rover, więc taka sytuacja. I żeby tak postarać się powiedzieć jakoś fabułę tego filmu, ogólnie to jest na podstawie Szekspira, jakby jego trzech... Trzech sztuk. Dwóch to, że Henryka IV, pierwsza i druga część i jeszcze Henryka V. Także, ale jakby fabuła jest oparta na tym, ale sam film jakby nie używa, w sensie nie mówią Szekspirem ani nic takiego. Więc tak. No więc... to się dzieje za czasów, znaczy jakby rozpoczyna się za czasów Henryka IV, który jakby jest taki dość niepokój w królestwie i jakby tutaj są różne walki, a to ze Szkotami, a to z Francją i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie Henryk V, znaczy on jeszcze się nazywa... A, jeszcze na niego mówią wtedy Hal, ale ogólnie on nie mieszka w ogóle w tym samym zamku, co ojciec, jest taki dość outsiderem i w ogóle. I melanżowiczem. Tak, melanżowiczem. a w pewnym momencie jego ojciec go tam przyzywa do tego, jak to się nazywa? Do zamku? Przyzywa do siebie, do zamku. I mówi, że jego młodszy brat będzie następcą, bo on nie lubi Hala, więc jest taki ten. Boże, jak ja to opowiadam? Tak, ale ogólnie to jakieś tam rzeczy się dzieją i w końcu Hal w sumie zostaje tym następcą tronu, czyli Henrykiem V. I ogólnie on ma takie podejście, że nie chce, żeby jakby działy się takie bitwy, bo woli jakby, bo nie chce, żeby umierali ludzie i tak dalej, więc jakby nie zawsze to się udaje. I on tam w pewnym momencie właśnie spotyka się, chyba jeśli dobrze rozumiem, z księciem Dauphin, którego gra Robert Pattinson i i Dauphin przegrywa, Hal wygrywa i no serio, jakby nawet
Nie wiem, czy umiem więcej powiedzieć, bo jakby Gosia, może ty jakoś chcesz sprostować tą fabułę, ale to po prostu jest... Nie, myślę, że już potem po prostu przy umawianiu tak by wyjdą konkretne rzeczy, tak. Bo w zasadzie fabuła jest taka dosyć prosta, że, no tak. Że on... To jest po prostu jakby jak Henryk V zasiadł na tronie i jak sobie tam radził. Tak. I no możemy zacząć od tego, to jak już może wiecie z posta, którego napisałyśmy razem z Paulinką, to chyba tak, taką pierwszą refleksją jest to, że ten film jest dosyć nudny. I ja mam trochę taki problem i też z tego, co czytałam, to wydaje mi się, że to też jest jakiś problem, że ten film w zasadzie balansuje tak, że ani on nie jest za bardzo zgodny historycznie, jest bardziej oparty, trochę jakby bardziej jest oparty na Szekspirze, ale to też właśnie nie ma ani przełożenia w języku i tak dalej. Z kolei ten język też jest czasami stylizowany, czasami nie. No i jakby mam wrażenie, że trochę tam panuje taki trochę bałagan, mhm. Albo jakieś takie niezorganizowanie. No, w sensie to jest jakby dobra obserwacja, że jakby ten film trochę nie wie, jakby, w sensie, że korzysta w sumie z tylu źródeł, że jakby ciężko powiedzieć, w sensie, że to się wydaje po prostu taki miszmasz. I no, zgadzam się, że jakby, bo on stara się jakby powiedzieć taką historyczną opowieść, i przez to mam wrażenie, że w dużej części jest bardzo nudny, bo stara się być taki, że no tak się stało, jakby nie ma tu żadnych ekscytujących intryg i tak. Znaczy niby były intrygi, w sensie niby jest intryga, ale ona nie jest ekscytująca. Tak. Więc jakby no w sumie tak nie wiadomo, o co chodzi temu filmowi. No i mam wrażenie, że w ogóle trochę szkoda, że tak się zadziało, bo... No jakby chyba sama historia Henryka V jest dosyć ciekawa. No. Znaczy na ile oczywiście ja ją znam bardzo pobieżnie i tak jakby bez żadnych szczegółów, ale no ogólnie wydaje się dosyć ciekawa. I w ogóle ja też miałam taki problem w tym filmie, że... No bo moim zdaniem super byłoby właśnie pokazać... jakby dosyć interesującym wydaje się to przejście właśnie z tego Hala Mlażowicza, mm-hmm. tutaj w ogóle żyjącego pełnią życia i tak dalej, do właśnie z tego stanu, do bycia tym królem. Tylko mam wrażenie, że tutaj to w ogóle nie dość, że jakby nie ma tego procesu. Jakby ja rozumiem, że to się działo właśnie wszystko w krótkim czasie i tak dalej, też, że chodziło o to, ale tutaj to jakby nie ma dla mnie żadnej podstawy i żadnego jakby wytłumaczenia, a w sumie ten proces mam wrażenie, że byłby dosyć ciekawy, bo on tutaj się jakby z jednej postaci zamienia tak na pstryk palca w drugą, jakby zupełnie jakąś tam inną i znaczy trochę... ja też mam wrażenie, że na przykład dla mnie jakby on... jakby on zmienia swoje podejście, ale tak naprawdę w sensie, że dla mnie wcześniej jakby nie jest pokazane wystarczająco, że on jest właśnie takim mega imprezowiczem, że coś tam. I ogólnie po prostu ten film stara się powiedzieć, że to jest taka wielka zmiana i że jest w ogóle, że on teraz jakby musi odnaleźć siebie i jakby to by było spoko, gdyby jakby to zostało tak jak mówisz przeprowadzone, bo nie ma tego procesu w ogóle, tylko po prostu to się dzieje, że on zasiada na tym tronie i jakby musi podejmować jakieś tam decyzje i tak dalej, ale ogólnie to jest takie, że ciężko trochę, jakby, że trochę nie wiadomo, co ten film w sumie chce powiedzieć, tak. Co mówi, bo to jakby bo to jest jak taki, po prostu jakaś szkolna, taki, znaczy jakby, to nie jest zły film, ale to jest jak taka szkolna opowieść historyczna. Mm-hmm. Tak, taka linearna. Tak, i że no masz takie, że właściwie to nie ma tam żadnych jakichś napięć wielkich, nie wiem, to jest takie bardzo dziwne to. Nawet ciężko mi jakby powiedzieć co, no po prostu jest nudny. Tak, ale właśnie ja też powiem ci, że ja mam problem z tym,
że ten film bardzo dziwnie gospodaruje czasem, bo na przykład te sceny walki są mega długie. Znaczy przynajmniej takie mam wrażenie, że jakoś w sumie długo w filmie zajmują, one zajmują. I na przykład ta ostatnia scena, w której gra Lily Rose, Depp, to jakby to jest zupełnie wprowadzony jakiś nowy wątek i w ogóle coś zupełnie innego i to trwa nie wiem ile, no co, z 10 minut? Przynajmniej ja miałam takie wrażenie. I w zasadzie ten film kończy się w jakimś takim momencie, w którym mógłby się albo zaczynać, albo nie wiem, chociaż być w środku. I no nie wiem, mam jakoś tak uważam, że to słabe było dosyć. No w sensie jakoś jest tak... No masz rację, że jest taki w ogóle jakby trochę jakby nieprzemyślany, że ktoś chce opowiedzieć tą historię w tym konkretnym czasie, ale że jakby w kinie to niekoniecznie działa. Tak. Także no... No, to prawda. Jakby... Chociaż... No, nie powiedz. Nie, chciałam tylko dodać, że a propos właśnie tej takiej, że tak powiem w cudzysłowie szkolności tego filmu, To, co mi się wydawało jakby o tyle interesujące w tych scenach walki i tak dalej, jest to jakby ta strona organizacyjna i logistyczna. Mm-hmm. Że jakoś jakby nie za bardzo się, ani mi to jakoś nie interesowało wcześniej, ani się nie za bardzo nad tym zastanawiałam. Ale tutaj wydaje mi się, że było to całkiem tak dobrze pokazane i w miarę ciekawie. Mhm. I to było naprawdę w porządku. Ja tak staram się w sumie pomyśleć, czy były jakieś takie momenty, które mi się... W sensie jakby właśnie takie elementy, które mi się podobały. Bo momenty to myślę, że jeszcze przyjdziemy do naszych ulubionych momentów. wiele z nich jest ikonicznych. Ale to... Ale nie wiem, czy jest w ogóle jakiś taki... Bo na przykład też nie rozumiem, po co w sumie tam na przykład jest ta Lily Rose Depp. W sensie ja rozumiem, że on miał jakąś laskę, ale jakby ona nic nie wnosi do tego filmu. Tak. A w zasadzie, bo właśnie mam wrażenie, że ona, że oni chcieli, żeby ona wniosła tak dużo i że w ogóle jakby ta jej postać jest taka silna i w ogóle taka... No jakby zmieniająca, że tak powiem, postać rzeczy, ale to się dzieje pod sam koniec i w zasadzie to nic, no właśnie, to nic jakby nie daje. No. No dziwne to jest bardzo. Ale tak, może przejdźmy do spoko, w ogóle do takich momentów, czy jakichś postaci, które lubimy. Tak, a w ogóle to może jeszcze zanim, to tak szybko, może w ogóle właśnie powiemy o tym jakby komicznym wymiarze filmu. Tak. Bo w sumie chyba tutaj są to głównie te dwie postacie, które są, które jakby pełnią tą funkcję, jak to powiedzieć? No tak, powiedziałeś. Komizmą. jest to Falstaff, tak on się nazywał? Tak. Oraz no właśnie Robert Pattinson. Tak, bo ja nie wiem, jak się wymawia jego... Ja też nie wiem, więc tak możemy to ominąć. Znaczy w ogóle, bo jakby Falstaff, którego gra Joel Edgerton, który też napisał jakby z reżyserem ten film, on jest jakby taką ewidentnie szekspirowską postacią takiego... Jak to się mówi? Nie klauna, tylko... Wiesz, błazna? Tak, błazna. W sensie, że jest takim outsiderem, jest takim... Właśnie niby tutaj robi głupoty i tam się upija, ale też jakby ma takie... W sensie, że jest taki... Jak to się... Boże, nie mogę się wysłowić. Że jakby ma taki wgląd trochę właśnie z tej pozycji outsidera i tak oferuje takie tam... jakieś porady Halowi i tak dalej, także... Tak, i też w sumie jest tym jego takim powiernikiem, przyjacielem. Tak, więc totalnie on mi się tak kojarzy z tymi takimi błaznami szekspirowskimi w ogóle. Tak, i
w sumie nie wiem trochę co z tą postacią zrobić, bo jakby mam... Znaczy, mi się ona generalnie w zamyśle podobała, tylko znowu tutaj jest chyba ten problem, że tak nie do końca ona została jakby... Nie tyle może co wytłumaczona, tylko jakoś tak... Nie wiem, znowu mi się tutaj pojawia to złe gospodarowanie czasem jakoś. Mhm. Nie wiem, co ty sądzisz o tym. W sensie jakby, że on... Kurczę, nie wiem, bo jakoś tak... Mam wrażenie, że w tym filmie trochę jakby nic do końca tak super nie działa. To znaczy, mhm. że właśnie jakby postaci, które... Na przykład właśnie tak jak Falstaff, w sensie, że on trochę jest tak... że nie wiedzą, co z nim zrobić, mimo że jest jedną z ważniejszych postaci, tak. że jest trochę takim... No tak, no że jest po prostu ważną postacią i dla Hala, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Mm. Ale ja nie... No jakby ja też... nie wiadomo. No aż naprawdę, tak w sensie wiadomo. Mi się w ogóle ciężko tak wypowiedzieć o tym filmie, bo tam po prostu jakby dzieją się rzeczy w tym filmie, jakby... Po kolei dzieją się jakieś rzeczy. I się dzieją. I się dzieją. I że jakby Falstaff w sumie się pojawia na początku, potem znika, potem znowu się pojawia, umiera i tyle. Spoiler. No, ale tak, właśnie jedyne co, to powiem ci, że podobała mi się ta scena właśnie jak Timothy, w sensie już jako Henryk V, jakby klęczy nad nim i jakby bardzo mi się to podobało od strony aktorskiej, w sensie jak klęczy nad Falstaffem, który już umarł, zginął nawet w sumie. I w ogóle to było właśnie fajne od takiej strony aktorskiej, że nie wiem, czy widziałam jakby tego typu emocje wcześniej jakby u Timothy'ego jako aktora w innych filmach. Bo jasne, no płakał w niejednym, ale no, bardzo tak emocjonalnie to było ciekawe. I tak. Uważam, że bardzo, bardzo to wyszło. Znaczy w ogóle chyba aktorstwo ratuje ten film. Mm-hmm. Tak. Bo jakby nie mogę powiedzieć, żeby któraś z postaci jakby była źle zagrana. I w ogóle no jakby to była właśnie taka pozytywna część. Znaczy jakby to chyba mi się najbardziej podobało, bo ja się w ogóle strasznie wymęczyłam na tym filmie. Mm-hmm. No i nawet jakby, bo na przykład Robert Pattinson miał, znaczy on to w ogóle był taki comic relief po prostu od zera do stu, tak. po prostu. Ale nawet on mówiący po prostu takie najdziwniejsze rzeczy, które można w ogóle powiedzieć, to jakby wciąż to nie wydawało się jak to się mówi, jak parodia jakiegoś żartu, tylko no jakby autentycznie on to jakoś tak zagrał, że to miało sens, że mówi z francuskim akcentem o penisie i tych i jądrach Timothy'ego. No, nie, powiem ci, że po prostu jak cały czas myślę o właśnie postaci Pattinsona, to naprawdę nie jestem w stanie się przestać śmiać. Mm-hmm. Jakby począwszy od jego fryzury, po cały, no właśnie po to, w jaki sposób on mówił, po tym taką francuską angielszczyzną. No, niesamowite to było. No, ale nie, naprawdę, w sensie on był jedną z moich ulubionych części filmu, bo no jakby nie sądziłam, że czegoś takiego doświadczę. Tak. Był miłym zaskoczeniem i no. Tak, aczkolwiek też mam problem i tutaj też będzie spoiler alert, ale no, że to też jakby w to, w jaki sposób zginął, był taki... Znaczy, nie wiem, mam wrażenie, że tam trochę rzeczy się tak działo po prostu, żeby się działo. A ja nie pamiętam, jak to... No bo to było tak, że on stwierdził, że się zmierzy z Henrykiem na tym bagnie i po prostu był w całym tym uzbrojeniu i zaczął się ślizgać po tym błocie, nie?
Więc Henryk V powiedział, że a dobra, to on sobie daruje i żeby jakby jego ludzie go tam, że tak powiem, zasztyletowali, zaszablowali. No i tyle, ale... Totalnie o tym zapomniałam. Tak, że jakoś tak mam wrażenie, że w tym filmie łatwo przychodzi usuwanie postaci trochę. Czy może... Znaczy, bo jakby z jednej strony jest w tym coś takiego życiowego, że czasem się w głupi sposób na przykład umiera, albo tak, że... Nie wiem, że ogólnie jakby nie wszystko musi być takie podniosłe i tak i dalej. Patetyczne. Ale jednocześnie na przykład właśnie te śmierci są tak jakby... W sensie, że śmierć sama nie musi być patetyczna, ale że w jakiś sposób ten film powinien jakby... pokazać, jaka jest w ogóle, jak to się mówi, że jakie są konsekwencje tego, a tam jakby za bardzo nie ma żadnych konsekwencji w żadnym przypadku. Tak, szczególnie, że jakby tak trochę formalnie on jest taki, no nie jest patetyczny, ale jest jakby taki dosyć jak to powiedzieć? No taki, kurczę, nie że podniosły, ale wiesz, o co mi chodzi, że on jest taki dosyć jednak, że i muzyka, i te wszystkie kadry, i nawet ta kolorystyka, że one nie są takie, że tak powiem, grające z jakąś konwencją. On nie jest jakby taki patetyczny w takim bardzo denerwujący sposób. Ale jednocześnie właśnie są takie jakieś elementy, które powinny być takie podniosłe, a mam wrażenie, że oni nie za bardzo umieją cokolwiek z tym zrobić. I no nie wiem, no co tu. To jest bardzo... I znowu wyszło, że że tylko krytykujemy filmy, które omawiamy. Ale tobie na przykład z dobrych rzeczy to chyba tobie, ty bardzo zwróciłaś uwagę na muzykę, prawda? Tak, tak. Właśnie sobie o tym przypomniałam. Ale tak, no muzyka była super i jakby, bo ten film, jakby to, co jest w tym filmie, to jest to, że jakby on ma, każdy element jest dobry, ale razem one są jakby... Nie grają, w sensie, że ktoś nie umiał ich jakby złączyć, bo muzyka jest dobra, aktorstwo jest dobre, no jakby sama historia Henryka V jest dobrą historią do opowiedzenia. Tak. A jakby nikt, jakoś tak nikt nie umiał tego, znaczy w ogóle to chyba jest taka w sensie za to odpowiedzialny jest reżyser, żeby jakby wszystkie elementy scalić i no nie udało się to. Także. No, to prawda. Słuchaj, ja proponuję taki konkurs. Jaką byś chciała mieć fryzurę? Jak która postać? To jest dobre pytanie. A ty jaką? No właśnie, nie wiem, zastanawiam się nad fryzurą Roberta Pattinsona. No i też ciągnie mnie w stronę fryzury Timothy'ego, ale tej przed zmianą, przed zostaniem królem. Nie, to ona mi się chyba właśnie mniej podobała. Czyli jednak jesteś Tim Garnek. No jestem Tim Garnek, ale chyba Robert Pattinson ma taką najbardziej, że jakby da się z nią coś zrobić. Tak. Ale ogólnie to jestem Tim Garnek. No, o rany. No, ale nie, jakby, w sensie, jest mi po prostu smutno, że ten film jest słaby, bo jakby ja się bardzo ekscytowałam na niego. Ja w ogóle myślałam, że on we wrześniu wychodzi i po prostu w każdy piątek z ekscytacją otwierałam Netflixa i okazało się, że nie wychodzi we wrześniu. Potem, że w październiku i ogólnie wyszedł w końcu w tym listopadzie. I tak się zawiodłam, bo no jakby Timothy, jakby ja bardzo lubię filmy historyczne i jakby
No a jeszcze z Timothym to w ogóle. No właśnie, że z Timothym, że tam w ogóle Robert Pattinson się pojawia. Ja też bardzo lubię Joela Edgertona. Mhm. I swoją drogą on jakby umie pisać dobre filmy, bo na przykład takiego thriller chyba się Dar nazywał, jest w ogóle super według mnie. Mhm. Gosia, polecam całkiem. Znaczy, jakby nie całkiem, polecam ogólnie. Nie wiem, czy by ci się spodobało, ale myślę, że tak, ale w każdym razie tak. Więc on umie pisać dobre filmy i sam jest dobrym aktorem. I no właśnie każdy z elementów tam jest, tylko że nie wyszło, a ja się tak ekscytowałam, czuję się oszukana. No, wiem, rozumiem cię. No... Nawet nie wiem, czy jest jeszcze coś więcej do powiedzenia. No bo w ogóle swoją drogą to chyba i tak planowałyśmy od początku, żeby to był krótszy odcinek. Tak. Z tego, że jest tynki nie ma. Znaczy swoją drogą jakby... Ja trochę nie rozumiem, że ten film jest tak dobrze oceniany przez krytyków. Mhm. Bo właśnie jakby według mnie ten film jakby sobie nie radzi w ogóle, ale no, jakby całkiem dobrze. On był tam w Wenecji chyba, nie pamiętam na czym. Tak, był w Wenecji, no. No, jakby na tych wszystkich festiwalach i tak dalej i ja tego nie rozumiem. No, to jest ciekawe. Jakby to nie jest też kwestia tego, bo jakby też z tymi filmami Netflixa jest takie, że tam niektórzy się pultają, że... jakby, że ale to Netflix i że to w ogóle że to nawet do kin nie wchodzi, że to nie powinno się tak ten, że on nie zasługuje na nagrody i według mnie to nie jest tego filmu problem. I jakby to według mnie ten film pokazuje, że jakby można, że jak się włoży pracę właśnie na przykład w kostiumy, jakby w ogóle cały design tego i to jak to wyglądało było bardzo dobre, no ale po prostu nie wyszło, no. No, tak, zgadzam się z tobą. No dobrze, czy żebyśmy przechodziły do formalności, jakimi są w zasadzie Harry oraz Kevin? Kevin Bacon i Harry Potter. W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego, w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja. Nasi dwaj dobrzy, szukałaś dobrzy Kevina? Przyjaciele. Nie, oczywiście zapomniałam. Ja przecież też, w ogóle dopiero jak powiedziałaś, to sobie przypomniałam, że my to robimy. Tak. Ale poczekaj, zaraz dojdę do tego. Dobra, spróbuję najpierw przeżyć Edgertona. No, ale poczekaj, wydaje mi się, że jest film z nimi dwoma, muszę się upewnić. O. Tak, jest film Black Mass. O ja, czyli w ogóle w pierwszym stopniu. Tak, i swoją drogą jest nawet połączenie jeszcze przez Lily Rose Depp, no bo Johnny Depp też gra w tym filmie. O. Ale jak ten... Nie pamiętam, czy ten film ma jakąś inną nazwę, ale tak, jest film Black Mass z 2015, który był takim chyba gangsterskim filmem. I tam właśnie gra i Joe Edgerton, i Kevin Bacon, także mamy w ogóle... O, no to super. No, piękne połączenie. Co do Harry'ego Pottera, ja w ogóle chciałam tutaj powiedzieć naszym słuchaczom, że Gosia niedługo będzie czytać Harry'ego Pottera. Tak, muszę nawet Edith nawet zaczęłam. O, no to w ogóle. I w ogóle ja muszę wstawić jakiś post z tym związany, tak. Bo no to jest wydarzenie. To tutaj trzeba w ogóle celebrować. Ja chcę, żeby... poczekaj, który... I w ogóle...
początek listopada to jest, ja ustawiam na celebrację tego, że Gosia zaczęła czytać Harry'ego Pottera. Ale tak, więc Gosia niedługo dołączy, miejmy nadzieję, do klubu fanowskiego, albo przynajmniej będzie wiedziała dlaczego, nie? Więc tak, ale jeśli chodzi o sam jakby samo połączenie z Harry Potterem, to wydaje mi się, że na pewno jakby jest w tym taki element tego, że Hal jest jednym z tych takich bohaterów, którzy nie chcą jakby, żeby ta odpowiedzialność, która na nich spada, jakby... W sensie on nie chce za bardzo brać za to odpowiedzialności, że wolałby jakby nadal sobie imprezować i tak dalej. No i to jest takie bardzo Harry Potterowe, w sensie, że Harry zawsze był tą osobą, która jakby nie chciała mieć tej odpowiedzialności na sobie, ale i tak zawsze jakby w sensie jakby podejmował się tego zadania. Więc... Matko, to piękne. No. Ach. Ja w ogóle dzisiaj jestem tak elokwentna, że mam ochotę skoczyć z okna. Nie, co ty. Absolutnie. No dobrze, czyli udało się i to całkiem tutaj zręcznie połączyć z Kevinem oraz Harrym. No i tak, no w sumie to był taki krótszy odcinek, kolejny już będzie oczywiście z Justynką, więc tak. Nie martwcie się. Jeszcze nie wiemy jaki, ale w sumie tak zwracając uwagę jakby na to, jak się zmieniają powoli, w sensie, że zaraz będzie grudzeń, to pewnie wstąpi nam sezon świąteczny. Tak, i tutaj najlepszych filmów w tej samej lidze, co Świąteczny Książę. W ogóle będzie jeszcze jakiś nowy film, zwany są, w sensie niezwiązany z... tym jej, nie pamiętam jak to się nazywało, no ale że będzie w ogóle masa filmów z Vanessą Hudgens i w ogóle będzie kolejny Świąteczny Książę, także jest po prostu na co się ekscytować. No. Dokładnie, zrobimy na pewno jakiś przegląd jakościowy. I może będziemy mieć jakiś specjalny odcinek mikołajkowy, tak. Ale niczego nie obiecuję. To po prostu będzie niespodzianka. Tak. Ach, no dobrze. No i koniecznie, bo chyba jak wy nagrywałyście Harry'ego Pottera, to mówiłyście za mnie, co nie? Że i tak. Gosia. No to musimy teraz, do tradycji musi stać się zadość. A poczekaj, musimy jeszcze za Justynkę powiedzieć, że prosimy o lajkowanie. Bym zapomniała. Subskrybowanie, słuchanie i pisanie maili. Tak, na adres 6. I kropeczka, stopnia, małpa, gmail. A właśnie, gmail, jaka jestem matką. Kropeczka, com. Tak jest. I obserwowali nas na Instagramie. Tak. I komentowanie oczywiście. Oczywiście. No i dajcie znać, czy widziałyście Świątecznego Chcięcia. Ale to też dajcie znać. Tak, też możecie dać znać, ale też czy... Chodzi mi o Króla, oczywiście. Tak, no i żegnamy się z wami. Tak, także... O Jezu, poczekaj, muszę się wnać. Mówiła do was Justyna, Paulina oraz Gosia. Pa, pa. Bye, bye. W ogóle Kevin Bacon. Dlaczego tak trudno go zawsze znaleźć? Ale on tam zawsze jest.